Siema, siema, zapraszam na sklep Genesis, link macie w opisie. Tam z kodem PLAGA dostaniecie 10% rabatu na wszystko, co chcecie sobie kupić. Myszki, klawiatury i różne takie. Sprawdzajcie, link w opisie. I przy okazji dziękuję wszystkim aktywnym wspieraczom za wspieranie kanału. I pełna lista wyświetla się właśnie na ekranie. Dziękuję za pomoc, dzięki. Wow, wydobycie nowy poziom. Umiejętności. Drywal. 30% szybsze ścinanie. Dobra, a czy nie ma tak, żebym więcej mi wypadało? Utrata wytrzymałości mniejsza, wolniejsza utrata wytrzymałości, kilo fałopaty. Ejku, no dobra, niech będzie szybsze. Dobra i to. Sia. Dobra, przywlekłem ci to. Pajacu. Kłam, co ty? I co, i tyle? Porozmawiam z Matylda. Wygląda na to, że twoja żona nie żyje w ogóle i tu nie ma nigdzie. Albo jestem ślepy. Która to Matylda? Ty jesteś Matylda, siema typiara. Daj jedzenie, żarcie. To pachnie pysznie. Za rodzinny sekret, no dobra, dzięki, siądę tu se z wami, no nie, człowiek. Zjem moją piękną, pożywną zupę. Zupa. Wow, ale dobre. Tylko pić mi się jeszcze chce, nie macie tutaj jakiejś wody? Nie można się wody napić u nich? Ze studni czy coś? Nie ma takiej możliwości w tej wiosce? W mojej wiosce będzie studnia. Dobra, czy mogę już stąd iść? Wygląda na to, że tak. I to nie będzie bezpieczna przeprawa. No. No, naprawdę. Go! Oj, coś mnie goni od prawej. Ale się nie odwracam, po prostu biegł. O, nawet nie widzę. To jelonek tylko. No dobra. Spoko, jeszcze będę królem mojej wioski. Zobaczycie, będę miał kozak wiochę. Będzie kozako. Kozacko, musiałem powiedzieć. No. Minogniew? Nie pamiętam jak się... A, tam jest, u niego. U niego tu mieszka w centrum, tak. Skończyłem się patrzenie. O, ale jest zmęczony. Ale to męczące. Głowa mnie rozpolała od tego patrzenia. Ej, ziomek, wstawaj. Dobra. Zadanie wykonane. Macie tu jakiegoś handlarza? O, Sobiemir se leży. Daj, Sobiemir, obudź się, mam na sprzedaż towary. Te towary pewnie cię zainteresują. Nie jesteś teraz zainteresowany rozmową z tobą. Rozmawiam z twoją żoną. Ona też nie jest zainteresowana. Znam z kimś, kto tu leży. To jest dziecko. Dobra, kradnę wam zupę. Mogę ja się tu gimnąć? Skoro ty nie chcesz? Chyba nie wchodzi to w grę w ogóle. No i fajnie, i zmieniła się pora roku. Czy teraz nie zaczęło się lato? Nie wiem. Może. Czy jagody są już dobre? O, są chyba dobre. Są już fioletowe takie. O, są. Mniam, jagody. Ciekawe, czy... Oczywiście, że do rzeki wyrzucimy to wszystko zgniłe. Ciekawe, czy mogę magazynować tak, żeby się nie zepsuło na przykład coś? Strasznie dużo mi się napsuło. Czy mogę magazynować jagody tak, żeby się nie psuły? Trzymać je, nie wiem, w rzece? Chciałbym mieć magazyn żywności, taki porządny. Magazyny. Magazyn na zasoby. Kłoda 10. Ej, to ja buduję ten magazyn. Chcę mieć magazyn na zasoby, taki pod domem, porządny. Czy drzewa będą odrastać, czy to już dupa zbita? Nie wiem, czy chcę ścinać tu drzewa akurat. Będę miał pustkę taką dookoła domu. O, tu jest jakiś wózek. Mogę go rozbroić? Nie. Zetnę sobie tutaj drzewa. Aby nie tak przy samym domu. Bo tam mam ładnie. Się zrobi puste, jak wytnę. Skrzyni się nie psuje? Serio? Jaja se robisz. No to gościu, to ja zaraz to chowam wszystko. Zaraz chowam do skrzyni, nazbieram sobie dużo jagód. Schowam sobie mega dużo tego. Ale w magazynie też będę mógł chyba, nie? W magazynie z zasobami? Czy w magazynie żywności jakimś specjalnym? Zobaczę jakie są i jelo. Zasoby, no to jest magazyn żywno... Znaczy... A! Magazyn na drewno, okej. Okay. A to... To jest po prostu magazyn na zasoby. Domy, rzemiosło. Myślę, że to będzie. Że to zwykły magazyn po prostu. Są narysowane jakieś ryby i tak dalej. Chyba okej. Okay. Fajnie, że drzewa odrastają. Spoko, i podoba mi się. Nie będzie takiego klimatu dziwnego, że o, nie mam drzew już w okolicy. Muszę biec 3000 metrów dalej. Magazyn sobie koło domu postawię tak o. Bezpośrednio. Będzie chyba spoko. Czy mnie też będą wilki atakowały? W sensie moją wioskę?
czy nie? Czy to jest tylko taki quest fabularny, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak atak wilków? Fajnie by było, jakby był. Podoba mi się ten koncept, że ludzie giną. O, to jest takie mega wielkie. Ujejku. Ujejku, to jest mega ogromne, 3000. Przeszkody blokują prace budowy. Chciałbym tak bliżej domu. Chyba dom właśnie mi przeszkadza. Tu jest bituwa. Zbuduj. Wow. To jest mega gigantyczne. Fajnie. No dobra, to projekt jest. Czy ja mam młotek jeszcze? Chyba sprzedałem oba młotki. No, chodzi na to, że tak. Młotek. Potrzebujesz kłoda i patyk. Okej. No, to będzie chyba drogie całkiem. Ta patyków pełno trzeba i kłód trzeba pełno też. No to nieźle. To ścinamy. Reputacja zwiększa limit budynków. W sensie jest coś takiego, że maksymalna ilość budynków, które mogę zbudować? O to chodzi? Okej. Mam w zakładce zarządzania limity. Zarządzanie. Budynki. 4. A, okej. No dobra. No myślę, że zbuduję ten magazyn pożywienia. Zbuduję chatę drwala. I może drugi dom. I to będzie chyba jakby ten. Maksymalna, czy minimalna ilość budynków, które potrzebuję. Takie podstawowe. Z kamieniami jest wielki problem, żeby je znaleźć. W sensie jest mega dużo takich kamieni, o takie jak tu, a ich nie można zebrać. Szukasz takich. Te takie prawdziwe, zbieralne kamienie po prostu ciężko wypatrzeć. Wydaje mi się. Trochę jak ziemia bardziej wyglądają. Dobra, cyk, cyk i cyk. Dobrze i cyk. I idziemy budować. Myk. Fajowsko. Chyba dużo zbuduję. Muszę więcej patyków nazbierać. Są przycinanie chyba najszybciej lecą. Muszę się przycinanie drzew. Trzeba odpocząć chwilę. Bituwa. Brak surowców. Słomy. Gdzieś tam rzuciłeś sporo patyków, możesz je namierzyć cokolwiek wzrokiem. Te co sam wyrzuciłem, mówisz? Okej. Okay. No to chyba tam dalej w lesie wyrzuciłem, wiesz? Tam daleko, daleko. O, lecie. Ile jest segmentów tutaj z tej słomy? Czy tylko 4 jak wcześniej, czy więcej? Nie, tylko 4. Są po prostu większe, ale nadal są 4. To za dużo, trochę słomy zebrałem. Muszę do skrzynki wrzucić chyba. W takim razie. Chociaż chyba te boczne jeszcze potrzebują słomy. Tu. A nie, jednak tu jest jeszcze kawałek. Nad drzwiami był dodatkowy kawałek dachu. Tu są patyki, to co to jest? Tu są kłody, tutaj też kłody. Kłody, patyki. Okej. Okay. Słoma chyba już nie jest potrzebna. Dobra, to słomę zaniesiemy sobie do domu. Żeby nam magazynu nie zapychało. Czy są tu jakieś rzeczy, które mogę... Ej, futrzane buty mam jakieś. A, to są jakieś rzeczy na zimę. To przenieś to cholerę. Okej. Okay. Babka lekarska. To chyba nie waży za wiele. No. Drewno o połowę jest ciężkie, więc też je przerzucimy. No dobra. Ten magazyn drogi. W porównaniu do zwykłego domku to dużo, dużo droższy jest. Cyk. Cyk. No i pięknie. Okej. Okay. Czwóreczka, hop, siup. Słoma? Naprawdę? Jak dwa słomy? No przecież obiegałem wszystko. Nie będę brał z domu, tylko wezmę z rzeki. Mi się wydawało, że akurat słomę to całą przyniosłem. No już kłody nie mam. Tu są patyki. No ale magazyn już zaczyna wyglądać jakoś. Ten dach jest i ściany. Jest okejka. Naprawdę okejka jest. Chyba czas pójść na polowanie? Nie, no mam żarcie. Spoko. I jagody są też dojrzałe, więc tu będzie odpierona jagód dookoła. Pod domem nawet mam jagody. Ja muszę zjeść to żarcie, co mi tam zostało takie. O, na przykład te rolatki owsiane dają bardzo dużo. Patrzcie, pełny jest. Muszę się nauczyć robić te suszone mięso. To brzmi jak coś, co chciałbym robić. Bo te suszone mięso, nie jest, że było dużo warte, to jeszcze się nie psuje, nie? Jagody tylko latem, no ale jest lato właśnie. Właśnie o to chodzi, to jest lato. Więc trzeba będzie trochę tego nazbierać i zrobić sobie zapasy w magazynie. Jeżeli rzeczywiście w magazynie się nie psują, no to będziemy tam trzymali dużo tego, by sobie po prostu leżało i było na zimę na przykład, bo zimą pewnie będzie cięższe i z jedzeniem. No, zbudowamy. Okej, czyli te meble tylko muszę dobudować, ale to jest jako gotowe. No dobra,
Drewniane wnętrze. Ej, to wszystko było naraz. A, okej. Okay. Okej. Okay. Myślę, że to jest wszystko z osobna. Po prostu niewiele już brakowało. No dobra. I co? Mogę sobie tu... Chociaż leki, nie wiem. Te grzyby sobie na przykład tu zrzucę. Wszystkie. Chociaż żarcie to chyba bym wolał trzymać u siebie w domu. Tutaj kłody, patyki, no to też mi się przydadzą. Rzucę sobie całe żarcie tu do domu. I zobaczymy, jak to będzie. Suszone mięso, no to mogę nosić przy sobie. No to w sumie nie mam co tutaj schować za bardzo. No ale przydałoby się jagód nazbierać, to na pewno. A i zniknęły te krzaki z jagodami przed mojego domu chyba. O, były tu na bank krzaki. Despawniły się całe wielkie krzaki. Jak cholera wielkie krzaki były. To fajowo. Fajnie, dzięki Gierka, że mi krzaki zabrałaś. Jagodowe. To są nie jagody czasem? No nie, no miałem pod domem, no. Suszone psuje się, ale wolniej masz już 75%. Aha. Czyli też by się przydało schować. Tu są jagody. Jagoda zjedz. Oj, bardzo mało odnawiają. Dosłownie po sztuce. Ojejku, więcej wody odnawiają niż żarcia. Bardzo dużo ich trzeba zjeść. Bardzo, bardzo dużo. Wręcz bym się zastanowił, czy to jest opłacalne zbieranie ich. Naprawdę. Mega mało to daje. Bardzo, bardzo, bardzo mało. Chyba bardziej się opłaca na te. Może bym porobił pułapki na te. Na króliki rzeczywiście, bo miałem takie zadanie gdzieś. Różne pułapki. Pułapka na szczury, pułapka na ptaki, pułapka na króliki. 10 patyków. Czy tutaj przy drodze, jak postawię, to będzie gituwa w lesie? Bo, żebym pamiętał, gdzie postawiłem, no nie? Okej. Okay. Czy to jest dzik? Nie, to nie jest dzik. Porostałem tych pułapek troszeczkę tutaj w lesie. Może coś się złapie. Czekaj, czy ja z tą pułapką muszę coś jeszcze zrobić? Może muszę jakąś przynętę tam zarzucić, czy coś? Nie, chyba nie. Nie? Nie. Pułapka na króliki, wyłącz, aktywuj. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba, że to musi być miejsce, gdzie króliki biegają i tam muszę zostawić. Ja mam pojęcia, jest tu dużo jagód naprawdę. Za to. Bardzo dużo jagód. Tu bym walnął jeszcze jedną pułapkę w takim razie. Cyk. Limit pułapek przekroczony. A, czyli mogę mieć tylko jedną pułapkę. Trzeba by wyekspić się trochę. W takim razie. O, nowy poziom przetrwania. Umiejętności, przetrwanie. Okej, okay, zmysł przetrwania, mistrz przetrwania. 10% wolniejsza utrata jedzenia i wody. O, kozak. Bardzo kozak nawet. Im mniej muszę jeść, tym mniej muszę pracować na jedzenie, więc git. Jagód, a jagód tutaj zbieram. Naprawdę sporo. I ekspika też chyba dobrego wbijam na tych jagodach, tak mi się wydaje. Poczekaj, królik się sam złapie. Okej, okay, czyli po prostu raz dziennie sobie sprawdzam, czy się coś nie złapało. Jelo. Ja z tym polem bym zaczął, tylko że kurde, teraz mamy lato. Na jesień to się chyba nie sadzi, nie? Chyba dopiero po zimie już będę sadził. Dziurawiec zwyczajny, przerzuć. To jak będę potrzebował, to sobie po prostu znajdę, tego jest wszędzie pełno. Przynajmniej latem. A właśnie, czy to nie jest tak, że na zimę muszę zrobić też zapas ziół? Bo w zimie chyba ich tak nie znajdę prędko, co? Tak mi się coś wydaje, że przydałoby się zrobić też zapas ziół. Tej babki lekarskiej na przykład. To cholera. Gdzieś zimą to chyba będzie śnieg. Nie będzie czegoś takiego jak babka lekarska. O, tak sobie pod domem jak tutaj, nie? Tak mi się wydaje. No nie jestem specjalistą, ale... Coś mi mówi, że tak właśnie będzie. Jesienią jeszcze można porobić zapasów przez grzyby, które dosłownie się walają wszędzie. Okej. Okay. Nie rośnie babka, ale to tylko do leczenia, więc za wiele chyba nie trzeba. No się nie wiem. Mnie to dzik poskładał, więc... Jak to jest generalnie z tym leczeniem, czy często się go potrzebuje, nie? Czy nie? Ale wolałbym mieć zapas mimo wszystko, nie? O! Ja śpi na tym podwójnym łożu. Yeah. Dobrze, dobrze. Wyspaned. Wyspaned jest dobrze. Kupiłbym sobie jakieś marchewy. Ile kosztuje chata drwala? Zasoby. Magazyn na drewno. A tu chata wydobywcza, kopalnia. A gdzie jest chata drwala? Jest coś takiego jak chata drwala? Warsztat, kuźnia, szwalnia, tawerna. W zasobach powinno być, nie? Magazyn na drewno. Czy magazyn na drewno to jest to samo co chata drwala? Czy to o to chodzi? Czy magazyn na drewno to jest taka chata drwala? Dajcie mi tylko znać, bo nie wiem, czy to budować. Bo wygląda na to, że tak. Nie widzę
niczego takiego podobnego w temacie drzew. No. Magazyn na drewno postawił po drugiej stronie, nie no. Albo tutaj przed tym magazynem nawet. Tak tu pasowałoby. Miałbym tą przestrzeń magazynową ogarniętą. Zasoby, magazyn na drewno. Coś takiego. Mogę tego obrócić. Obróć kuje. Nie wiem, gdzie to ma kusul i tył. To bez różnicy. Tak by sobie mogło stać. No. Ja się nie dowiedziałem, czy ten magazyn na drewno to jest taka chata drwala. W końcu nikt nie napisał. Nie wiem. Nie wiem nic. Nie wiem, czy warto to budować. Chaty. Gdzie są moi specjaliści od gierki? Zniknęli. Poszli spać. Pierony jedne. Zaraz to zbuduję i tyle będzie. Buduj. Magazyn na drewno podobno tak ma działać, ale jak zatrudnić pracownika? Okej. Okay. Dobra, palimy to. Nie mam pewności, ale... Cyk. No i fajnie. I sobie stoi. Elegancio. Drogie to to? Nie drogie. Okej. Okay. No i pięknie, takie budynki to ja rozumiem. Kurde, jedna kłada trochę słomy i jadą z matką. W sumie to tylko magazyn. I to tylko na drewno. Tu już mam taką niezłą osadę, bym powiedział. Jednego mi braknie, serio? Czy miałem wrażenie, że trzeba było 8 i zebrałem 8? Może mi wydropiło trochę mniej za jednym razem. A, bo po jeden też dropi. Okej. Okay. Okej. Okay. Cyk! Magazyn na drewno. I co, i muszę tu przynosić drewno? No ładnie to wygląda, no ładnie. Po prostu ładnie. Trzeci mówiłem, że będę dom stawiał po prostu, żeby mieli gdzie spać. No ale to nie teraz. Nie dzisiejszego dnia. Teraz możemy iść zadania zrobić rzeczywiście do wioski. Najedzony, napity, umyty. Na luzie mogę iść w miasto chyba. Pieniędzy też mam dużo. Dużo monety. No dobra. Ta moja wybranka gdzieś tam biegała na górze, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywała. Pamiętacie, jak ona się nazywała? A to była coś z dobro. Coś z dobrodziejem to było. Dobrowiana czy coś takiego. Tak to było. Który ten dom do naprawy jest? Nie wiem. Dobromira? Mirogniewa? Bogna? Rozglądam się, zanim się męczę. No coś dobro było. No nie mogę znaleźć. O, jest Dobromira! Była! Chciałem ją. Jest Dobromira. O, jest moja dupera. Dobromira! Czy ona śpi? Się obudzi, cholerę. Co, ona ma dzieci? Coś dzieci masz? Dawaj. Czemu ona śpi w dzień? Czy to nie jest ta zacięta, co z tym gościem chciałem gadać i ona się tutaj kładła spać strasznie? To jest jedyna osoba, która śpi w tej wiosce teraz. Ona, może ona jest jakaś ten, walnięta. Siema, deder. Hej, masz chwilkę? Mama powiedziała, że nie rozmawiam z obcymi, no i spoko. Nie no, wstawaj z wyra. No z kim ja będę gadał teraz? Bogna. Krowy mają. Co z tym ziomkiem? Którą ja mam chatę móc ten naprawić? Weźmiemy w zadania, zobaczymy. Zadania fabularne, zadania poboczne. Nie mam żadnych zadań pobocznych, wyzwania. Dzień dobry, moi sąsiedzi. Wykonaj kilka zadań dla sąsiadów. Jeden punkt talentu na dowolny dla Alwina. Dostarcz do Alwina jeden patyk. To jest Alwin? To ten, co tutaj chodził? Dlatego mu nie mogłem nic zrobić, bo nie miałem przy sobie patyków? O to chodzi? Alwin cholerą gdzieś po las. Może ja dlatego nie mogę do niego zagadać, bo nie miałem patyków, które on zamówił. Alwin! Alwin cholero! Jest tam, czy on też może spać? Alwin nie śpi, no. Ludzie śpią w dzień, nie wiem, o co tu chodzi. O, masz patyk. XT. Ta, niedługo dostaniesz więcej. Ta, nigdy nie wiesz, kiedy coś się przyda. Pewnie, że to samo się nie zetnie. Zobaczymy później. Zakończ dialog. On chciał jeden patyk? Prawda? Dostarczy jeden patyk. Poczekaj na następny dzień. Co mi kosę da? Zrobione. Dobromiro, wstałaś już? Wstałeś z łzu, cholero jedna, no. To ci młotek ukradnę. Wstawaj! Wstawaj! No, ona nie zważa na moje zaloty. O, siema, Gerarda. Co tam, masz chwilę? Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo.
O, jakieś ploteczki? Ploteczki? Pracuję prawie non-stop, o, nie podoba mi się to. Ej, nie masz już chwili? Już nie chcę ze mną rozmawiać w ogóle. Czemu już nie chcę? Oj, ten ziołek za nią stoi. Kogo blokuje mnie? O, ten chce handlować. Siema, wariacie, pokaż mi swoje towary, sprzedam ci patyki na przykład. Weź, chcesz je kupić? Dobrze. Myk, dużo hajsu dają za te głupie patyki. Prawda. No kosy sprzedaję za 600! O, bukłak za 200. Ej, masz chwilę? Jakieś plotki? No i fajnie. Pogadaliśmy sobie o plotkach i ludzie mnie lubią. Z każdym trzeba zagadać o plotkach. Ej, ty piara, chcesz o plotkach zagadać jeszcze? Nie, ona już dzisiaj nie chce, już jest zdenerwowana mną. Wstawaj, cholero! O, siema, siema, zagadamy o plotkach? Z każdym. O, plotki, aprobata minus 2, no i jelo pogadane. No i jak się nazywasz? Bogda. Siema, Bogna! Ona jest chyba młoda jeszcze, nie? No, to dzieciorek jakiś. Ciągle jest po prostu niska, ale nie, nie, to jest dzieciorek. Tam jest Roch, Pawlak. Dawaj, Lechu. Gdzie ty jesteś? Nie wyjdę przez okno, niestety. Ja. Dobra. Siema. Plotki, ploteczki. Plus 2. No i nara. Fajowo, tylko tyle od ciebie chciałem. Plus 2 aprobaty i do domu. O, wstała? Nie. Mówię, jakiś ziomeczek idzie. Siema. Ta, dobrze ci idzie. Aprobata plus 5. No i kozak. Bardzo dobrze. Nara. To jest ta Bogna. Tu jest jakaś Mirogniewa. No fajne imię. Podoba mi się. Masz chwilę? Jak się ostatnio masz? Aprobata plus 10. Uuu, chyba jej wpadłem w oko. Wiek 18. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. Jezu, flirty. Z każdym muszę pozagadywać. Siema, co tam wariat? Aprobata 60. Siema, co tam wariat? Dobra praca? No, gituwa jest. No, fajnie. Siema, co tam wariat? No. Siema, co tam wariat? Wow, aprobata plus 5. Newcomers? Mieszkańcy twojej wioski, aby zachęcić ludzi do przyłączenia się do twojej wioski, musisz zdobyć odpowiednią liczbę punktów reputacji dynastii. Możesz spróbować ich przekonać, budując dla nich domy i rozmawiając z wolnymi ludźmi w okolicy, którzy mogą chcieć dołączyć do swojej rozwijającej się osady. Ludzie są bardzo potrzebni, aby pomóc w szybszym zbieraniu zasobów, opiece nad zwierzętami, uprawianiu pól, opracowaniu technologii, poprawianiu jakości życia wszystkich. Dobrze, gdzie mogę sprawdzić moją reputację? Czy to jest tu? W zarządzaniu? Technologia. Co to jest? Łopata. Za hajs mogę to kupować? Łuk. Mogę to kupić? Kup schemat. Ale jaja. Czy ja chcę? Pułapka na ptaki. Drewniane ognisko. To mam. Paczka drewnianych bełtów. No łuk to by mi się niby przydał, chociaż ja wiem. Łopata po co jest? Do kopania gliny. Można ją wytworzyć ręcznie w warsztacie i kuźniach, także użyć do obrony. A, to warsztat potrzebuje, to bez sensu. A łuk? Można wytworzyć w domku myśliwskim. Ojejku, to też. Nie na moje te. Nie na moje zasoby. Masz 60 reputacji. Ale tu konkretnych ludzi mam taką reputację, nie? W zarządzaniu masz reputację na środku pod dynastią. Na środku pod dynastią. A tu 60, okej. Okay. No dobra, to jest dużo czy mało? Bo nie wiem. Już nie mam z kim rozmawiać. To Dobromira by mogła już wstać z wyra. No za cholera. Tu jeszcze ta Mirogniewa też jest spoko od upera, no nie? Ale może zagadamy do niej jeszcze raz. Hej, masz chwilę? Siema. Piękna pogoda, jak się ostatnio masz? Cyk. Plus 10, kurde. 70% aprobaty już mam u niej. Dobrze idzie nawet. Ty, ale wstawaj, cholero. Nie lubię jej już chyba ten. Koniec z nami, bo śpi cały dzień. Po co mi taka, co będzie spała cały dzień? Ja będę w polu napierdzielona, co? Siema, unierad. Co tam u ciebie? Aprobata plus 5, no i kozak. Wszyscy mnie tu lubią. Ej, ziomek. Krów. Coś z tymi krów. Kup? Kup za 5000. Co? 5! Sobiemir, siema Seba. Co tam u ciebie? Elo. Wow. Pokaż mi swoje towary. Gnój gościu sprzedaje. Gówno mi chce sprzedać. Zgniłe mięso. Nie, spoko. Nie dogadamy się, wiesz? Nie dogadamy się, gościu, jak ty gówno sprzedajesz. Przy 70% już można filirt? O. Dobra, to no ty dalej śpisz, no to elo. To idziemy do tej Mirogniewy. Mirogniewo? A? Dawaj, nie można. Wybacz, ale mam męża. Tam jest jeszcze jakoś Jarośniewa. Kazimiera też tam chyba jest jakoś. Dawaj. O, cholera, ale tutaj
Kazimiera oddaj Jarogniewa. Dzień dobry. Masz chwilkę? Ua! Ua! Aprobata plus zero. Pokaż mi swoje towary. Co ty tutaj masz? Zgniłe jabłko, zgniła zupa. Ty se kurwa jaja robisz? Czy to jest sklep z jedzeniem, jak ty zgniłe rzeczy sprzedajesz? Kazimiera! Siema Kazimiera, co tam u ciebie jest? O cholera, nie lubi mnie. Siema odda. Ty wyglądasz na dość starą. Minus 2 aprobaty. No tak coś sądziłem. Wiek 54 lata. Wiek 18. Czemu nie chcą ze mną rozmawiać? Bo jestem nienajedzony i nienapity? Czy to może być to? Może. A czy mogę się w tym umyć? 17%. Git. Mogę się z tego napić? Nie. Najpierw się umyłem, dopiero się chciałem napić. No. Kolejność niewłaściwa, ale liczą się intencje. No, ma męża z Kubana, nie? Kto bym zabił jej męża. Da się zabijać ludzi w tej gierku? Dawaj do innej wioski. Nie, no tu kurde, jest ta Dobromira, no nie? Tylko śpi cholera jedna całe dnie. I tu są trzy dupery. Ta jedna młoda tam była, ale tak nie bardzo chce mnie chyba. Gerarda, cześć. Nie chce ze mną rozmawiać. 22 lata. No, ten se siedzi na świeżym powietrzu. Witam! No, ta Milana taka młodziutka jest. Ty to chyba masz męża i dziecko, ale możemy pogadać. Pokaż mi swoje towary. Zgniłe jajo. Czemu wszyscy zgniłe rzeczy sprzedają? No tośmy sobie pogadali, no nie? Aprobata 53. Fajowsko. Dyplomacja, nowy poziom. O, nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Że można być lepszym gadając z ludźmi. O, aprobata plus 10. No i fajnie, fajnie, fajnie. Pokaż mi swoje towary. Wiadro, o! Ten co sprzedaje rzeczy. Wow. Kozak, nie chcesz kamiennego noża? Może kupić? Sprzedam ci chętnie. Mam dwa. Prawdopodobnie jeden skradziony, nie? No, dobrze się gadało. Chcesz jeszcze raz zagadać coś tam teraz? O, i my, aprobata. No i fajnie, jesteśmy kumple. Dostałem levelek umiejętności. Dyplomacja. Wiedza o dyplomacji. Więcej punktów umiejętności za aktywność. Dyplomata w trakcie 20% więcej reputacji dynastii z wyzwań. Romeo. 10% więcej sympatii w trakcie opracowania. Dobra, biorę to na razie. Jaki problem? W ostatnim czasie zwierzęta te zaczęły przeludniać się i stały się zagrożeniem dla równowagi tego obszaru. Czy możesz się ich pozbyć? Ale kogo? Jasne, że upoluję. Kogo? Powiedziałbyś, byłoby fajnie. Upoluj króliki. O, to kozak, bo akurat poluje. Sia, fajną masz żonę. Znaczy, ty masz męża fajnego, nie? Ale ty masz fajną... O, cholera, tośmy się nie dogadali, nie? Nara. Nara. Siema, masz chwilkę? Nie ma. O, mogę powiedzieć! Szansa zero. Wyglądasz dziś tak pięknie, jak to błękitne niebo. Wyglądasz dziś pięknie. Uczucia 5%. Niedawno poszedłem na polowanie i powaliłem niedźwiedzia. To była ciężka walka. Kurwa, niedźwiedzia. Przed nikiem uciekałeś. Masz tego jeszcze. O, git. Dobra. No i gadać ze mną nie chce, nie? Dobra, czyli z Ingą mamy... Trening mamy z nią. No.